Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Jak widzicie, bardzo się cieszę, bo wraca. Wraca seria z Fallouta. Nie udało się naprawić, nadal się tak zawiesza, ale znalazłem informację w internecie, że gra się odpala, ale w wersji offline. Czyli po prostu przełączyłem się totalnie na offline, nie jestem połączony z Xbox Live ani z internetem, ale możemy grać, gra się zapisuje, nie ma żadnego problemu. Oczywiście nie wyskakują achievementy, nie wyskakują jakieś powiadomienia, ale to nam nie przeszkadza. Możemy wrócić do grania. Ja nadrobiłem troszeczkę, jak widzicie, poczekajcie, gdzieś tu mamy poziom 12, mamy praktycznie te misje, które zrobiliśmy, to zrobiłem, może zrobiłem chyba jeszcze jedno więcej, czy jakoś tak, ale nic jakoś szczególnie więcej, ani fabularnie absolutnie nigdzie dalej nie zaszedłem, także trwało to około, zaraz zobaczymy, no 6,5 godziny, więc 6,5 godziny musiałem nadrobić, ale już wracamy, kontynuujemy. Mam nadzieję, że już będziemy kontynuowali do końca, że bez takich dziwnych przypadków. Także cóż, jesteśmy, jest Nick Valentine, mamy już klucz do domu Kelloga. Poprzednio, przed tym crashem gry, przekupiliśmy Evelyn, nie, Caroline, czy nie pamiętam, tą sekretarkę burmistrza. Tym razem udała się nam ją, no perswazja nam się udała i za darmo dostaliśmy ten klucz. Także wejdźmy po prostu do domu Kelloga i mam nadzieję, że znajdziemy jakieś poszlaki sugerujące, że tutaj był bądź jest co nasz syn Sean. Rozejrzyjmy się, jasna sprawa. Czy jak będziemy coś brali, to jest kradzież? Nie. No i bardzo dobrze. Wentylator weźmy, nabój do strzelby, super klej, zapalniczkę, srebrną łyżkę też weźmy. To są rzeczy. Teraz mamy, opróżniłem sobie niedawno, więc mamy trochę miejsca. A to są rzeczy, które można... Wow. Co jest? Które można sprzedać. Zobaczmy tu u góry jeszcze, co jest. Co to są? Kukurydze? Czemu one takie kolorowe? Rondel kajdanki, złota zapalniczka. To weźmiemy. Łóżko. Aha, jest. Proszę bardzo, przycisk. Gdzie? Gdzie jest ten pokój? Tu. O, proszę. Dwa steampaki, pięknie. Co tu jeszcze? Nuka, cola, quantum, żelki, makaron z serem, chipsy ziemniaczane, nabój, granat, karabin myśliwski, może będzie jakiś dobry. To co? Oczyszczona woda. Weźmy wszystko, to są... No to akurat to jedzenie, ten makarony, to raczej nie będę tego używał, bo powodują u nas zatrucie, ale naboje jak najbardziej. Brudna woda, to jest nuka cola? Wiśniowa Nuka-Cola. Tu mamy kolejną wiśniową. Wiśniowa. Pióre błyskawiczne, wieprzowina z fasolą. Ementaty, wieprzowina z fasolą. Weźmy. Bomby cukrowe. Szafka pusta? Dziwne. Tu mamy naboje. Co mamy tu zrobić? Cygaro. Gwinnett Stout Beer. 44 caliber bullets and cigars. San Francisco Sunlights. Interesting brand. Anywhere on its own. I co? Jakieś propozycje? Any suggestions, Nick? What about dog meat? Commonwealth mutt like him can track a man's scent for miles. Why don't you go fetch him and let him have a whiff? See if he picks up the trail. Before you head out, I know this is personal business. If you have to face Kellogg on your own, just say so. Besides, you already have plenty of company. Jakieś rady? Kellogg really is the one who kidnapped your son. You don't need to be afraid of him. I don't know. I might need your help on this. If you need me, just come knocking. If not, co to było?
Dobra, czyli bourbon, owoc, ora. Dobra. Czyli musielibyśmy z ochłapem przyjść, a praktycznie będą pokazać mu cygaro. A ochłap jest gdzie? Bo dokładnie to powiem wam, że nie wiem. Statystyki to nie. Gdzie jest ochłap? Ochłap chyba jest albo w tym. Mapa. Albo będzie w. Tu, gdzie go znaleźliśmy, w Red Rocket Station, tu. Postój ciężarówek. Albo będzie w sanktuarium. To co? Do Red Rocket? Szybka podróż? Aha, nie mogę użyć szybkiej podróży w tym miejscu. Dobra, chyba musimy wyjść z domu Keloga. O, jest to chłop. Cześć, piesku. Znajdź Keloga. To go. No i w sumie ty możesz iść ze mną. Ty, Nick. Ono ino. Nick. Ruszajmy. Preston idzie do sanktuarium. Poczekajcie. Już, przepraszam was, wracamy. Idziemy za ochłapem. Musiałem. Nie zdążyłem w sumie odebrać tego telefonu. Ale tu no, dzwonię. Później. Ochłap jest uparty, znajdzie nasz cel. Myślę, że tak. Tylko ciekawe, czy on będzie w Diamond City? Nie. Wychodzimy z Diamond City. Go, go, go. Go, ochłap. Mamy broń? Mamy broń, dobra. Mamy bronie podobne, takie jak poprzednio. Czy coś mamy innego, lepszego? Mamy karabin automatyczny od tych cingli, co tam był chudy Malone i dosyć dobry ten karabin, ale ja w sumie karabinem maszynowym nie za bardzo będę walczył, bo to dużo amunicji schodzi. Najbardziej lubię pistolety i ten 10 mm, jeszcze ostatnio go nie używałem, bo miałem dosyć mało amunicji. A teraz mamy 560 naboi, więc przerzuciłem się właśnie na ten pistolet 10 mm, o kalibrze 10 mm i będziemy z nim na razie sobie chodzili. A tymczasem idziemy za ochłapem. Chodź, pioseczku. Chodź, chodź, chodź. O, aha, to kupiec. Z kupcem zadzierać nie będziemy, bo po co? Ciekawe, gdzie my będziemy szli. O, tu mam jakąś gwiazdkę, widzicie? Szukaj wskazówek, które pozwolą ci znaleźć Keloga. Aha. San Francisco Sunlights. Kellogg's preferred brand, all right? Kolejny cygara. What do you think, boy? Enough to go on? Jak tam? Wystarczy, chodź. Biegniemy. Chodź, pieseczku. Oż wykundle, no. Parszywe. Zdziczałe. No i git. Możemy sobie wziąć mięso kundla. Zawsze się zrobi kotlety i będą będziemy mieli jakieś rzeczy, które nas uzdrawiają, a tych nigdy za wiele. Chodź, ochłap, chodź, 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 chodź. O kurde, świecący krotoszczur. Wac. W ogóle nauczyłem się używać waca, słuchajcie,
Bang. Bang. Jeszcze raz. Pięknie. Gdzie jeszcze? Wszyscy? Nie, co krwi to szczura. Na promieniowano krew. Nie wiem, po co mi to. A niech ci będzie. Take this. 250 kapsli mi stary dałeś. Dzięki. Dobra, go, 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 ochłop. No co, w wagonie będzie? Chyba nie, co? Nie, jeszcze dalej. Ha. To sobie kryjówkę znalazł. Bloody bandages. Dog making track this. That nose is second to none. What do you think, boy? Enough to go on? No, to dawaj. Tu ktoś leży, dwa steampaki. Jakiś tułacz. Tam mamy miasto. Zobaczmy na mapie w ogóle, gdzie my teraz jesteśmy. Aha. Okej. Okay. Tam ktoś chodzi, widzicie? Tam. No dobra, my tam nie idziemy. My idziemy gdzie indziej. W ogóle nikt idziesz z nami? A, idziesz. Hej. O, goddammit. Chłopa, to zostawcie w spokoju. Ale już. Mnie możecie. Spoko, ja sobie poradzę z wami. Ale o chłopa, to mi migiem wara od niego. Chodź, chodź, piesku. Widzicie, 629 naboi, więc... O kurde! O kurde! O kurde! Głowa! Dojemy w bańkę! Nie! Jest! Pomagałeś mi, dobra, myślałem, że nic nie robiłeś. Dobra, chodź, pieseczku. Ej, czy my tu... Nie, tu nie byliśmy. Oj. Tu nic nie ma? Tero, chłop tutaj? Wskazówka. A decoy, huh? Clever. No i co? Aha, dobra, okej. Okay. Kolejną wskazówkę znaleźliśmy. To dalej idziemy za piesełem. Kurczę, całkiem spora wyprawa. Myślałem, że ten kolok będzie w miarę niedaleko. A tu proszę, przechodzimy już przez rzekę. Więc tu pewnie gdzieś będzie, w tym gdzieś obszarze. Bo tu jakieś domki? Co to za osada w ogóle? Wygląda na opuszczoną. Nie ma tam jakichś wieżyczek żadnych, ani ludzi. Zostaw.
Gdzie? Aha. Kapsel. Okej, okay, 5 kapsli jest. Dobra, dobra, chodź Nick. Nie ma to co ty z tymi gulami tutaj bardzo walczyć. No czy jak są, to trzeba ich zwalczyć, ale nie ma co tutaj czekać na nich. Paskudne kanibale. Co ty? Skul znowu? Damn. Nabój, drewniany klocek i idę. Kapsel. Zabawkowy kosmita. Otóźmy sobie zabawkowego kosmita. Myślę, że Sean już ma na tyle lat, że nie będzie go interesował zabawkowy kosmita. Tak coś obstawiam, jeżeli w ogóle żyje Sean. O. Co to jest? Szturmotron. What have we here? Error. System corrupt. I can't feel my legs. What happened here? Error. Operator deceased. Threat level Omega. He killed us. We're still on track. Hopefully he's not much further. Dobra, myślałem, że coś tu więcej będzie. Gdzie my się tu zapuszczamy? What the fool? Skąd one się biorą w ogóle? Ach, tu jesteś, piesku. To chodź. Wow. Tu mamy, widzicie, na mapie krzyż. Czyż był jakiś stary szpital? Czy jesteśmy poza miastem? To może jakiś terenowy szpital. Wow. Gdzie my tu jesteśmy? Aha, kolejny szlak. Poszlaka. Myślę, że tu wchodzimy. Nie? Tak, wchodzimy. Wow. Aha. Co to jest? Jakieś dzielnica taka podmiejska? Oddzielona takim lasem, przez który szliśmy? No to wygląda. Ale zobaczcie, ten budynek nie wygląda na jakąś dzielnicę podmiejską, tylko normalnie jak taki całkiem... Co się dzieje? Aha. Całkiem spory taki budynek. Czy nie? Czy nie mam racji? Tak mi się coś wydaje. A może po prostu to ta dzielnica jest jakoś inaczej połączona z Bostonem, z Diamond City. O, Fort Hagen. Jasne. Okej. Okay. No to cóż. To chyba znaleźliśmy. Is this the place? Is he in here, boy? Dostał się do Fort Hagen. Pies może ci towarzyszyć. Nie, ty możesz w sumie iść, wiesz? Don't worry, Doc. Tylko się witam. Ja bym chciał z Valentine'em iść, wiecie? Chcę, żeby on nam pomógł. Czy on jest... Okej. Okay. Weźmy troszeczkę coś do jedzenia małego, bo dziki mutowoc, nie wiem, może iguanę na patyku na przykład. Jak widzicie, trochę mieliśmy
Mało życia. Dobra, no to spróbujmy wejść inną drogą do tego Fort Hagen. Dobra. O kurde. Fak, kolejna łyżeczka. Dobra. To wszystko weźmy sobie, to nam się przyda. Teraz chodźcie tu. Dobra, załatwione. Okej, pięknie. Powinno być w porządku i czysto od tych wszystkich głupich wieżyczek. Teraz zobaczmy, gdzie jest... Demet, kolejna. Gdzie jest wejście? Wieżyczki wieżyczkami. Teraz musimy zlokalizować gdzieś wejście do Fort Hagen. Tu nie wejdę. O. Ktoś tu jest i zostawił mi nabój, super klej. Nożyczki może na razie nie. Tu jest też coś? Psycho. Aha. Czy tędy wejdziemy? Nie, nie wejdę tu. Kurczę, powiem wam, że troszeczkę nie wiem, jak tu się mamy dostać teraz. Tu? Nie. Zamknięte. To ci zagadkę teraz mi dali, no. Valentine, możesz mi... A, tu. Dobra. Jesteśmy. Jesteśmy w Fort Hagen. I teraz ciekawe, czy Kalox będzie miał obstawę. Myślę, że będzie miał. I będzie miał niemałą obstawę. No tak myślę, będzie jeden z takich grubszych bandytów, kurczę. Przeszukaj fort. What the? O kurde. Syntki. Laser Instytutu. Weźmy. Później zobaczymy, czy to jest dobre. Okej. Valentine, powiedz mi, jak wy działacie. Może nam coś powiesz. W sumie nie bardzo jesteś rozmowny, nie? Dobra. Nie chcę niczego ominąć, więc tak, pozwólcie, że się trochę porozglądam. Nabój, świetnie. Wow. Stawaj, Nick.
to znowu strzela. Ach, tu jest ta wieżyczka. Dobra, załatwiona. Tu mamy jakiś zasobnik na amunicję. Korzenko czyst. Dobra, spróbujemy go otworzyć. Minimalnie wyżej. Tak, powinno być w porządku. Idealnie. Nabój, nabój. Okej. Okay. Niech tak będzie. Ochronić kologa, zniszczyć intruza. Ała. Nick, kurde, trochę mi przeszkadzasz. Dobra. Laser, pistolet. O, chyba pistoletu jeszcze. Damet. Już za dużo mamy. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, mamy jeden pistolet, więc nie, odrzućmy. Ja się zajmę, spokojnie. Every? Nie. Nie. Chose, jedna. Every może być. Chose. Seal every. Chose nie pasuje. Storm też nie pasuje. Duszy, always shows, ok. Blokada. Nick. Zajmij się. O, uwaga. Nie, nie ty, nie ty. Nik. Otwórz. Gdzie jesteś? Nik, gdzie ty jesteś? Protektorem. Wybierz tryb osobowości. Stróż prawa. Sterowanie. Aktywuj. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz. O ty. Ale głupotę zrobiłem. Dobra, chodźcie dalej gdzieś. Zamknięte z drugiej strony. Czy coś tu mamy? Plasuj się, Nick. Dziękuję. Walizka, chodźcie, otworzymy. Dobra, w drugą. Bandycki na pierśnik? Nie, bez przesady. Nabój, okej. Tu zamknięte z drugiej, no to idziemy. Wow! Steampack. Damn it! Dawaj. Dobrze.
Ogniwa fuzyjne, dobrze, dobrze, dobrze. Kurde. Nie no, znowu za dużo dźwigam, no bez przesady. Z różności trzeba coś, coś śmieci. Bezpiecznik, bioskaner. Dobra, musimy opuścić, dwa bioskanery opuścimy. Czy coś tu znajdziemy ciekawego? Zniszczona podkładka. Za dużo dźwigam, no oczywiście. Stal jest bardzo lekka. Stojący wentylator, układ scalony. Kurde, molek. Co tu wyrzucić? Skóry, jało, może nie. Bioskaner, dobra, też zostawmy. Może ubiór? Nie mamy żadnego ubioru wziętego. Dobra, pistolet, laser instytutu wyrzucamy. Tyk, dobrze. Co to za terminal? Recover. Nie. To też nie. To też nie. 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 Chociaż poczekajcie. To też nie. To nie. To... Pięknie. Sterowanie wieżyczkami. Dezaktywuj. Chociaż już chyba wszystkie wieżyczki rozwaliłem. Ale niech tak będzie. Jeszcze drzwiami bezpieczeństwa. Otwórz drzwi. Nowy lustrzebu, ogniwo, granat. Przedwojenne pieniądze. Nice, nice, nice. Zobaczcie, to są te... No, to są te drzwi. Dobra. Co tu mamy? Zasobnik na amunicję. No otwórzmy, no pewnie, że otwórzmy. Okej. Nice. Otwizna. Co tu? Steampack, oczyszczona woda. Świetnie. Nabój 8. Nabój, aparat, butelka pojemnika. To mi nam się nie przyda. Okej. To by było, słuchajcie, chyba tu na tyle. Jedziemy. Chociaż wydaje mi się, szczerze mówiąc, że jeszcze coś tutaj zostawiamy. Nick? Nick? Chodź tu. Nara. Aha, no to jeszcze mamy tu przed sobą, także tutaj my sobie zakończymy ten odcinek, a w następnym dorwiemy Kologa. Mam nadzieję, że dorwiemy Kologa, albo przynajmniej jakiś tutaj znak jego osoby będzie, który nas do niego doprowadzi. Także dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że cieszycie się równie mocno jak ja, że wracamy do Fallouta po tej króciutkiej przerwie. I zapraszam oczywiście jutro na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hej!